magic gone? Will it run too? Dzisiejszy odcinek będzie o braku koloru, o szarościach, o klimacie ze starych filmów. Adrian Killar, mówi kamera. Zaczynamy! Filmy czarno-białe. Ostatnio jakoś lubię wracać te klimaty. Lubię na przykład oglądać serię Alfreda Hitchcocka albo na przykład Twilight Zone Roda Serlinga. Oprócz mocnego światła, które tworzy nam cienie i scenografii też zbudowanej z cieni i mocno zarysowanych kontur, potrzebujemy jeszcze coś więcej. Oczywiście przydałby się vintage'owy obiektyw, ale my skupimy się na kolorach, a raczej ich braku. Moim zdaniem lepiej już przestawić aparat na profil płaski, aby uzyskać jak największą rozpiętość tonalną, tak jak ma to w swojej charakterystyce taśma filmowa, oraz obniżyć poziomy czerni i gamy czerni. Natomiast, aby ten efekt był jeszcze lepszy... Ilfo 400, pan. Wydaje mi się, że jest to klisza zbliżona do klimatu filmów Hitchcocka i tamtych lat. Dlatego na niej zrobimy zdjęcia, a następnie podobne ujęcia kamerą cyfrową i stworzymy luta. A jak się uda, to będzie dostępny na mojej stronie za darmo przez najbliższe 7 dni. Będę się posiłkował color checkerem. ISO 400. Użyję jednego z ostatnich kanonów lustrzanych na klisze, czyli klasyk EOS I1N. Reportażowy sprzęt z obiektywem 50 mm Canona 1.2. Pora ruszyć w miasto. Widza spotkałem i bardzo dobrze, bardzo się cieszę, bo przydał się, w sensie zgodził się, aby mi pomóc. Klisza została wykorzystana, ostatnie 6 zdjęć przyknąłem tak po prostu. Ona się już przewinęła, wyciągam ją, jest. Idę ją dać do wywołania i do skanowania. Słuchajcie, przyszły zdjęcia na maila, po półtorej godziny od dania do skanowania. Z dworca to mnie wyrzucili, okazało się, że nie można tam filmować bez zgody. Tutaj jest straszne ziarno, prawdopodobnie zapomniałem zmienić czas albo przysłony i było mocne przepalenie, ale podczas skanowania udało się im wyciągnąć. Większość ujęć zrobionych na kliszy mam również nagranych na cyfrze, na Alfie 7S trójce, w czarno-bieli, więc teraz nic tylko połączyć ze sobą dwa, zmeczować i stworzyć luta, który będzie nam w stanie stworzyć filmową taśmę. Sami dobrze wiecie, jak to jest z filmami niszowymi. Nie wszystko ma napisy, a już w ogóle zdecydowanie lepiej wyłączyć lektora i słuchać głosu prawdziwych aktorów. No i właśnie dlatego sponsor przychodzi dzisiejszy sponsor odcinka, czyli Cambly. Jest to aplikacja i strona internetowa do nauki języka angielskiego. I to w dowolnym momencie, kiedy chcesz. Albo teraz, albo na przykład umawiasz się na konkretną datę i godzinę. Polega to na rozmowie z prawdziwymi ludźmi, którzy znają angielski od urodzenia. Hi everybody. Hello. Hi, hello there. My name's Lucy. Odpalacie Cambly na komputerze albo na telefonie i wybieracie oczywiście poziom, akcent i kilka jeszcze innych filtrów. Następnie po prostu rozmawiacie z tą osobą, ale spokojnie, wiem, że to może być trochę stresujące, bo nie znasz tej osoby, widzicie się. I właśnie, po pierwsze, każde małe wyjście ze strefy komfortu dziennie sprawia, że jesteśmy ludźmi lepszymi, bardziej doświadczonymi, więc trzeba to robić. Po drugie, można taką osobę wcześniej przeglądnąć, zobaczyć jak wygląda, jak mówi, czy nam to pasuje, czy nam się podoba. Oczywiście chodzi tylko tutaj o naukę angielskiego. Z linkiem na dole
i z kodem MOVIECAMERA40 otrzymujecie, tak na wypróbowanie, 15 minut darmowych i aż 40% zniżki na plan półroczny. Więc wydaje mi się, że warto. Warto zainwestować w siebie i przez te pół roku podszkolić angielski. Ten plan półroczny jest limitowany, on jest czasowy, więc później zniknie ze strony i zniżkę otrzymuje pierwsze 100 osób. Więc zachęcam serdecznie i jeszcze raz bardzo dziękuję Cambly za to, że jesteście sponsorem dzisiejszego odcinka. Odpaliłem DaVinci Resolve, wrzucam na linię czasu kilka wybranych ujęć i zaczynamy zabawę. Tutaj mamy zdjęcie, a tutaj nagranie. Zaczynam od waveformu. Najpierw kropuję, aby nasz color checker wypełniał cały kadr. Następnie wybieram naszego Tifa i robię z niego grab steel, dzięki czemu będziemy sobie teraz mogli porównać do naszego nagrania. Wygląda na to, że zrobiliśmy to. Zobacz mi krótkie porównanie. Zapraszam Was na stronę adriankilar.com, tam go znajdziecie. A teraz zapraszam Was na seans, na tą sekwencję gotową z gotowym lutem Hitchcocka. Okej, moi drodzy, to była Mówi Kamera. Bardzo mi miło, jeżeli tutaj zostawicie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję przede wszystkim. Te subskrypcje rosną, a przed Wami w tym tygodniu jeszcze jeden bardzo dobry odcinek. A, zobaczycie. Do zobaczenia. A, no i tego luta, tam 2-3 nawet to są wersje, możecie ściągać. Pamiętajcie, adriankilar.com. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!